Siemaneczko, z tej strony Josy i kolejny odcinek z serii FIFA, bodajże już szósty odcinek. Chyba, o ile jestem pewny, piąty, szósty, albo siódmy, nie jestem do końca pewny, to zależy. Jak w zeszłym odcinku widzieliście dwa mecze, to w tym odcinku zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Na pierwszy mecz, no niestety ligowy, był porażką. Gains rozczarowuje w pierwszym meczu. W tym meczu na samym niemal początku sezonu nasz przeciwnik pokonał nas 1-0. Większość komentatorów uznała, że wynik dobrze odzwierciedla to, co się działo przez 90 minut na boisku. W sumie, no dobra, niech im już będzie. No, mieli przez większość, byli przy piłce, no, ale co ja za strzały miałem, co ja miałem long shoty tak zwane, no nie wierzę, że coś takiego się stało. No, ale się stało, niestety. Wiele linii tekstu poświęcone było przed tym spotkaniem nowemu zawodnikowi. Kibice nie byli zawiedzeni. No dobrze. Menedżer coś tam nie mógł chcieć więcej niż... No, aha, dał mu w debiucie na górę. W tym meczu zarebiutował również Stefan Kulowicz, dzięki któremu poziom ekscytacji na trybunach wzrósł jeszcze bardziej. Gaines niewątpliwie nie będzie mógł zaliczyć swojego debiutu ze strami do udanych, no na pewno nie. W swoim pierwszym meczu nie zdołał poprowadzić swoich nowych podopiecznych do zwycięstwa, ani nawet zabezpieczyć spokojnego remisu. Może nie był to wynik, jakiego wszyscy oczekiwali, tłumaczył się po spotkaniu trener. Ale sezon jeszcze się nie kończy, wciąż mamy szansę zawalczyć o dobry wynik. Właśnie, walczmy o dobry wynik. Tutaj jeszcze wiadomość dostaliśmy w kwestii najbliższego meczu. Ledwie zszedł, a już chcę dalej grać. Wiecie co? Zróbmy tak. Zmienimy formację. Cztery, trzy, trzy, a weźmy... Nie, tą szerszą. O! Weźmy to. Dlaczego? Bo Sandro stanie z tyłu, Adama i Roman z przodu. Nawet myślę o Domku Cafaku i tutaj... Sandro. Halilowicz, no to jest środkowy pomocnik, więc tutaj będziemy potrzebować. Old defensywny musi być. Wejdzie Adama. Nie wiem, czy Babuński. Gdzie jest ten Babuński? To jest też środkowy pomocnik. Jeżeli macie jakieś propozycje do Ortola, jeżeli macie propozycję, kogo wziąć na ławkę rezerwowych albo kogo wziąć na do składu lub jaka formacja, z niechęcią posłucham. Także więc lecimy do meczu. Nie, lecimy na listę transferową. Bo ona już się kończy, praktycznie mówiąc, a my nic nie mamy. Także więc... 70, zobaczcie. Wykończenie 76, krótkie podania 72. Spieszenie, zwinność, siła 70. Tak o silny jest. Teraz jest dylemat. Tego weźmiemy. Kupować nie ma co, bo nie ma za co. Tak? Bo on jest wart 3 miliony. To weźmiemy go, wypożyczymy. Sześćdziesiąt osiem.
Ale ustawienie w ataku też jest ważne. Wykończenie też ma i siłę strzału ma. Tylko przyspieszenie, on jest wolny. Ale skoczny jest, wytrzymały jest. A ten nie jest wytrzymały. A ten jest reakcja ma szybka. Ta sama reakcja. A jak ten tutaj konę. Zongo. Właśnie, Zongo. Orientacja, przechwyty. Agresja. Stawianie się w ataku. O, przyspieszenie, szybki. Ten ma 71. I właśnie jego weźmiemy. Tylko wykończenie słabe ma. Ale siła strzał. Long shot będzie dobry. On będzie z tyłu stał. Czy stać nas? 10 tysięcy potrzebujemy. Weźmiemy zoomę. Zespół. Gdzie jest ten zooma? Nie, Zongo, przepraszam, Zongo. 71, bardzo dobrze, mi się nawet to podoba. Mam nadzieję, że wypożyczą mi go. To jest ważny zawodnik. Na cały sezon go chcemy. Tutaj w razie W. Roger? Powiem wam. Na wypożyczeniu. Dobra. Ten też pewnie na wypożyczeniu. On ma 68, ten ma 70. I jeszcze się zastanawiam nad tym, a nad tym. Dobra, on jest wytrzymalszy. On szybciej pójdzie do nas. Ale ja bym wolał jednak bym tamtego. Zobaczmy. Coś się dzieje. No właśnie, on jest zbyt ważny dla nich. Dobra, to mamy tego. Mam nadzieję, że dobrze robię. 1,5 miliona. Mamy nowego zawodnika. Zobaczcie. Moreno. Moreno będzie wchodził, o. Tak ja myślę. Moreno będzie wchodził w drugiej połowie. Chyba, że w pierwszej połowie od razu. No i dobra. Widzimy się na meczu. Zwykle serdecznie Dariusz Dziś Szpakowicz mecz i drugi Włodzimierz ligowy z Szalanowicz. UD Las Palmas. Zapraszamy Mam na nadzieję, mecz z że... nadzieją, że wspólnie przeżywać będziemy wielkie Dobra, ale... emocje. Od razu narzućmy im. To jest. Niedobrze. Niedobrze, no. Dobra. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Tak jest. Co to było? Co tym razem? O, nasza piłka. Celnie, do
Myślałem, że już uderzy, a nie uderzył. Ładnie. Obrońca, zobaczcie, co on robi. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Aj, to. Dobra. Kto nie próbuje, ten nie żyje. No proste, nie? Także więc. Mam nadzieję, że się tutaj w tym momencie dogadaliśmy. 14 minuta, 28 sekunda, lecimy z koksem. No to się z tematem. Żeby, no bez podtekstów żadnych tych. Ale szczęście, nie? A jest. Dobry atak flanką. Będzie szansa na bramkę. No i obrońca poradzi się z tym zgraniem. Jak to zrobić? Ja myślałem, że on odwróci się i poda do przodu, a ten z tyłu. Brawo. Dośrodkował? Nie! 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 Gdyby, właśnie gdyby. Porobił. Ale ja chciałem po ziemi podać, nie? Podaję po ziemi, a ten góro. Ej. Dobrze zablokował, nie wyszła. Aj. Znowu tracimy bramkę. Don't good the fuck. Dobra. Zobaczmy, nowy zawodnik. Moreno. Mam nadzieję, że wygramy jeszcze ten mecz. To jest początek meczu dopiero. Zrób posiadanie piłki, ponoć to jest dobre. What? Ale ciężko by było, nie? Jakby to weszło, to już by było ciężko odrobić. Ej, jak on to zrobił? Jakby oni byli jakieś lepsze ode mnie. To jest ta sama liga, jakby nie było. A moi tego nie potrafią. No chyba, że wy to potraficie zrobić na padzie. Czy w ogóle tą drużyną w tej FIFA idzie zrobić to? Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Zaczyna się druga połowa. Mamy dużo czasu, więc
rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Wiedziałem, że poda. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Dobrze, z prawej strony pokazuje się partner z drużyny. No coś ty za... Wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłkę. Brawo, ładnie podał. Czy to wykorzysta? Strzela! Piłka opuściła boisko i rozpocznie bramkę. Nie! No coś ty zrobił, Kalilowicz? Ręce opadają, naprawdę ręce opadają. Ja bym chciał w drugim meczu, no, zdziałać coś, a tutaj pokazuję wam, że no nie idzie. To jest legenda, no. Tak sobie myślałem, że będzie ciężko. No nie! Czy tato, czy co? Nagle on się tam zjawił. Sędzia nie zdążył skoczyć. Prędkości im brakuje, zdecydowanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jezus, trzyma, wszyscy od piłki idźcie. Palony. Dobra. Palowy. Teraz albo nigdy. Tak jest. No, nie temu podawałem. Stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Ależ ma ambicje ten chłopak. Ta kontuzja musiała być bolesna, ale teraz już gotowy do wejścia na boisko. Na szczęście... No nie było spalonego, panie sędzio. Nawet nie zdążył, nie, nawet nie dostał tej piłki. No. Boże, proszę, remis. Boże, proszę, remis. O remis tylko proszę. Za chwilę wznowienie gry. Uderzenie, wybija, ale piłka wciąż. Widzicie? W końcu strzał był. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice są rozemocjonowani, ale końcówka meczu i jest jeszcze szansa na wygraną. Nie, to jest ten sam mecz, co zeszły mecz, pierwszy ligowy. To jest ten sam mecz, widzicie? Nic się nie dzieje. No nie! No nie. Ja wiem, że to nie są gwiazdy. No, wiem, że dużo nie wyczekuję. Tylko chciałem jednego gola. Żeby chociaż remis z tej tabeli był. To są dwa mecze przegrane. Nie najlepiej zacząłem ten sezon. Jeszcze kontuzja zawodnika, no. Czego chcieć więcej?
Widzicie? To jest najgorsze. Przyjdzie wróg, stanie i stoi. Ostatnie sekundy. Także więc zapraszam to. Oglądaliście filmik, to fajnie. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Komentujcie. Co i jak, bo naprawdę nie mam sił. Takich, co staną w drogu. To jest po prostu chamskie. Widzicie? Jeszcze na chamsko potraktował mnie na sam koniec. Dobrze. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie już do przodu. Że nie będzie kolejny przegrany. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Liczę w końcu na te pierwsze wygrane. Dzięki za oglądalność. Na razie, cześć.